poseł Marek Opioła z klubu Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję, pani marszałek, Wysoka Izbo. Dziś wysłuchaliśmy kolejny raz w tej Izbie pochwałę wojskowych służb informacyjnych. I widać było, jak panowie posłowie chwalili WSI. I jako ty byli, ja to jako oficerowie wojskowych służb informacyjnych byli patriotami. A ci patrioci, przypomnę, byli szkoleni w większości w Moskwie i nie tylko. A w 2006 roku zostali zlikwidowani, dlatego że wojskowe służby informacyjne były organizacją przestępczą. Takie są fakty. Dzisiaj mamy koalicję rządzącą, która na rzecz byłego pułkownika KGB właśnie pokazuje, jak to wszystko wygląda. Panie pośle Rozenek, proszę nie przeszkadzać. Ja mam konkretne pytanie do pana wnioskodawcy i zarówno do ministra obrony narodowej, jeszcze tutaj był przed chwilą pan poseł Mroczek. W uzasadnieniu czytamy, nic pan o tym nie powiedział w swoim wystąpieniu, że polscy agenci zostali zlikwidowani fizycznie. Stąd moje konkretne pytanie. Kiedy, gdzie i przez kogo? I właśnie kto ich zlikwidował? I to jest pytanie, panie wnioskodawco, do tego, żeby wreszcie powiedzieć o tym, a nie wiecznie kłamać w tej sprawie, że zostali zlikwidowani. I czas najwyższy powiedzieć prawdę, że nie było takich nigdy przypadków. Dobrze. I to jest czas pytanie minął, do pana, panie pośle. Posła wnioskodawcy. Dziękuję i do bardzo. Ministra czas Obrony minął Narodowej. I proszę na pytanie. Na piśmie odpowiedź od ministra obrony narodowej. Dobrze, w tej dziękuję sprawie. Bardzo, panie pośle. A teraz pytanie.